Obwód figury na poniższym rysunku to 24 cm. Jaka jest brakująca długość boku? Ta cała długość, obwód tej figury, to 24 cm. Obwód wynosi 24 cm. Czyli długość krawędzi tej figury, wszystkich boków razem dookoła, to 24 cm. Ale to, co chcemy wiedzieć, to, co mamy obliczyć, to brakująca długość tego boku. Tej długości nie znamy. Zaznaczona jest znakiem zapytania. Czyli musimy w jakiś sposób obliczyć, jaka liczba tutaj powinna się znaleźć, tak żeby cały obwód wynosił 24 cm. No to zacznijmy może od tego, co wiemy. Wiemy, że górny bok figury ma długość 6 cm. Wiemy, że lewy bok figury ma długość 5 cm. Ten na dole 4 cm. I ostatni z boków, których długość znamy, ma również 4 cm. Jeżeli teraz wszystkie te długości dodamy i dodamy jeszcze długość tego tajemniczego boku, liczbę, która kryje się za znakiem zapytania, to otrzymamy obwód, czyli 24. Długość z całej krawędzi dookoła całej figury 6 plus 5 plus 4 plus 4 plus długość, której nie znamy, daje w wyniku obwód, czyli 24. Uprośćmy może teraz to równanie, będzie nam łatwiej prowadzić obliczenia. Dodawanie można przeprowadzić w dowolnej kolejności. Mnie zawsze ułatwia dodawanie do dziesiątki. Na przykład tutaj 6 i 4 to razem 10. Dalej 10 plus 5 to 15. 15 i jeszcze 4 to 19. Znane długości boków figury to w sumie 19 cm. Ta długość zaznaczona na niebiesko to 19 cm. Jaka musi być długość ostatniego boku, żeby obwód figury był równy 24 cm. Obliczmy to. 19 plus 1 to 20 i jeszcze 4 to 24. 1 i 4 to 5. Czyli od 19 brakuje 5 do 24. Brakująca długość boku to 5. Długość tego boku musi wynosić 5 cm, żeby cały obwód równał się 24 cm. Zróbmy jeszcze jedno podobne zadanie. Obwód prostokąta wynosi 32 metry. Długość jednego z jego boków wynosi 11 metrów. Jaka jest długość drugiego boku? No to narysujmy prostokąt. Tak wygląda prostokąt. Wiemy, że jeden z boków ma długość 11 metrów. Niech to będzie ten bok. Jeżeli tak, to wiemy, że długość tego boku również musi wynosić 11 metrów. W prostokącie długości przeciwległych boków są równe, czyli długość tych dwóch boków znamy. Nie znamy długości tych dwóch boków, górnego i dolnego. Ile one wynoszą? Wiemy, że obwód to 32 metry, czyli wiemy, że 11 dodać 11, czyli długości tych dwóch boków, dodać nieznaną długość niebieskiego boku, dodać nieznaną, ale taką samą długość drugiego niebieskiego boku, bo obydwa niebieskie boki mają taką samą długość, musi się równać 32. 32 to całkowita długość krawędzi figury, wszystkich boków dookoła. Dodajmy dwie jedenastki, 11 plus 11 równa się 22 i ile jeszcze musimy dodać, żeby dotrzeć do 32? 22 dodać 10 to 32. Ale nie możemy niebieskiemu bokowi przypisać długości 10, bo drugi niebieski bok musiałby mieć długość równą 0, a niebieskie boki mają takie same długości. Musimy długość 10 metrów rozdzielić porówno pomiędzy obydwa niebieskie boki, po połowie, czyli po 5 cm. Połowa z 10 to 5. Czyli górny niebieski bok ma długość 5 metrów i dolny również 5 metrów. 5 plus 5 to 10. 22 plus 10 to 32. I możemy odpowiedzieć, długość drugiego boku wynosi 5 metrów.